Witam Was serdecznie, moi drodzy, w ulubieńcach stycznia. W zeszłym miesiącu jakoś nie działo się mega dużo w mojej kosmetyczce, ale pojawiło się kilka produktów, które bardzo chciałabym Wam pokazać. Z góry Wam mówię, że jest tych produktów dość mało, jak na to, jak dotychczas wyglądały moje filmiki o ulubieńcach. Ale mam nadzieję, że produkty te przypadną Wam w jakiś sposób do gustu lub po prostu zaciekawią i również popędzicie, żeby je zakupić. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jakie produkty wywarły wrażenie na mnie właśnie w ubiegłym miesiącu, to zapraszam do takiego szybciutkiego podsumowania. Pierwszym produktem, o którym jakoś nigdy nie było okazji Wam wspomnieć, ani Wam go zaprezentować, a który naprawdę już bardzo, bardzo długi czas cieszy się u mnie mega uznaniem i naprawdę super wydajnością, jakością i działaniem, jest to, słuchajcie, glinka. Jest to glinka Draft Modelinka. I ta właśnie glinka ma taką strukturę, jak możecie zauważyć, takiego jakby kremu, takiej a la maski. I ona właśnie służy mi bardzo dobrze i to już od bardzo długiego czasu, gdzieś około 1,5 roku takie opakowanie. Ma 75 ml, a ja używam jej do moich brwi, do tego, żeby właśnie przygładzić sobie te włoski, żeby w taki fajny sposób nadać im, wiecie, kształtu, który się będzie utrzymywał przez naprawdę cały dzień, po prostu bez żadnego, że tak powiem, jąknięcia, czyli nic nam po prostu się nie wzburzy. I naprawdę ta glinka jest super. Jej cena może nie jest jakaś super, tak jak ten cały produkt, dlatego że koszt tej glinki to około 100 zł, natomiast myślę, że jak na to, że jest to produkt mega wydajny i starcza on na bardzo, bardzo długi czas, to myślę, że naprawdę warto zainwestować. Istotne jest to, że glinka ta daje wykończenie matowe, w związku z czym w żaden sposób okolice brwi i włoski na brwiach nam się nie świecą, nie połyskują. Efekt tego właśnie matowego wykończenia jest dlatego po prostu super. Jeżeli dotychczas Wasze brwi były dla Was udręką i nie mogłyście ich ujarzmić, to ten produkt nada Wam się do tego idealnie. I tak naprawdę, nawet jeżeli macie taki dzień, że nie macie ochoty wypełniać tych brwi żadnym cieniem, ani w żaden sposób się z nimi bawić, tylko po prostu chcecie im nadać kształt, to ta glinka sprawdzi Wam się idealnie, więc serdecznie Wam ją polecam. Następny taki super produkt, który okazał się być super produktem w styczniu, to było prezentowane przeze mnie już na unboxingu albo na mini holu zakupowym skrab do ciała z Biedronki. I ten skrab z Biedronki, słuchajcie, po prostu okazał się dla mnie takim absolutnym hitem. Fakt faktem, że nie jest jakiś mega wydajny i nie starcza na długo, ze względu na to, że po prostu ma on 200 gram i jak naprawdę chcemy sobie wyskrabować całe ciało, to musimy go dość sporo nawalić. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o cenę versus zapach i to, jak fajny efekt daje naszej skórze, to naprawdę po prostu warto. Dlatego, że co on robi takiego fajnego? To jest dla mnie wyjątkowy skrab, dlatego, że on fajnie złuszcza martwy naskórek, ale przez to, że ma w sobie w swoim składzie argan, to po prostu idealnie, słuchajcie, ja w ogóle nie muszę balsamować ciała, kiedy ja właśnie używam tego skrabu i dla mnie to jest hit. Właśnie dlatego, że dotychczas spotykałam się z takimi peelingami do ciała, skrabami, które owszem, pełniły swoją funkcję, czyli złuszczały martwy naskórek, ale przy okazji też strasznie mi wysuszały skórę, więc ten produkt jest dla mnie absolutnie wow, dlatego właśnie, że ja kompletnie po tym zabiegu złuszczania naskórka nie muszę używać w ogóle balsamu, ponieważ moje ciało jest super nawilżone. Więc jeżeli właśnie poszukujecie takiego produktu, który będzie dwa w jednym, to mogę polecić peeling z Biedronki. Następny produkt to po prostu zmywacz do paznokci. Jest to zmywacz z L'Oreala. I zmywacz ten charakteryzuje się tym, że tutaj w środku ma taką nasączoną gąbeczkę. Właśnie jest ona nasączona zmywaczem do paznokci. I jest to bardzo fajny zmywacz właśnie z taką formą aplikacji. Ze względu na to, że jeżeli na przykład malujemy paznokcie i gdzieś tam nam się omsknie jeden paznokieć, to nie musimy namaczać wacika, jakoś kombinować, żeby nam się nie odcisnął ten zmywacz na innych paznokciach już pomalowanych, tylko po prostu ten jeden paluszek, który nam się gdzieś źle pomaluje, możemy sobie wetknąć do tego, przekręcić dwa razy, wyciągamy i mamy po prostu czysty. Produkt, o którym wspominałam już na swoim fanpage'u na Facebooku, więc jeżeli mnie śledziłyście, to na pewno mogłyście zauważyć, kiedy podałam informację o moim odkryciu Ameryki w postaci znanych już długo, ale przeze mnie dopiero odkrytych szamponów w Batistanie, ponieważ ja strasznie muszę się namęczyć, żeby moje włosy umyć, poświęcić czas na wysuszenie ich w taki sposób, żeby właśnie były wygładzone, żeby po prostu były znośne, żebym ja się w tym dobrze czuła. A ten szampon spadł mi jak z nieba, dlatego że przez to, że po prostu mogę sobie spryskać moje włosy tym szamponem
właśnie suchem i dosłownie po prostu włożyć sobie dłonie pod włosy, wyczesać później albo w jakiś sposób tak nadać dłońmi kształtu tym włosom, to po prostu to jest dla mnie super, dlatego że czasami, kiedy już naprawdę te włosy nadawałyby się normalnie do mycia, to właśnie dzięki temu szamponowi mogę je spryskać, po prostu ułożyć jak zawsze i gotowe. Cena tego szamponu za pełną gramaturę w postaci 200 ml to 14,90 w Douglasie. Przy włosach to wspomnę o produkcie, który również jest bardzo tani, bo kosztuje około 7 zł. Jego gramatura to, moi drodzy, 30 ml. Jest to olejek z Marion, po prostu zwykły olejek do włosów. Bardzo polubiłam, moje włosy się również z nim polubiły, dlatego że po pierwsze fajnie pachnie, po drugie nie tuści włosów, tylko naprawdę nawilża te końcówki, a po trzecie nadaje im taki fajny, gładki wygląd. Więc spełnia tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które ja oczekuję od olejku. Jest 100 razy tańszy niż mój olejek Mythic Oil z L'Oreala, a spełnia tą samą funkcję, więc po co przepłacać. Produkt, a raczej grupa produktów, które się zaprzyjaźniły ze sobą i przy okazji ze mną w miesiącu styczniu, to są rzeczy, w zasadzie jedna z tych rzeczy jest rzeczą, którą na początku jak testowałam i też miałaście okazję testować ten produkt ze mną i też również link do tego testu podam Wam w infoboxie pod filmem na YouTubie. Jest to podkład Dermacol. Moje pierwsze wrażenia po użytkowaniu tego produktu były mega negatywne, dlatego że ja strasznie nie podobało mi się to, że ten podkład dawał takie strasznie szpachlowe wykończenie. To znaczy, używałam go bardzo mało, a mimo to ta twarz wyglądała jak totalna maska. Bardzo mi się to nie podobało, mi się taki efekt po prostu nie podoba, dlatego że wygląda nienaturalnie. Owszem, może kryje wszystkie niedoskonałości, ale aż przesadnie. Więc po prostu ten produkt mi się nie sprawdził, był jakiś taki dziwny. Pod koniec dnia miałam bardzo strasznie taką obciążoną skórę, więc po prostu totalnie wszystko przemawiało na nie. I gdzieś tam rzuciłam go do najodleglejszego kąta w szafce. Ale ostatnio jakoś właśnie w styczniu bawiłam się przy okazji testowania Estée Lauder Double Wear, tego jaki może mieć poziom krycia, jak go budować, jak można ewentualnie nadać temu podkładowi lekkości, a żeby nie utracił wszystkich swoich jakby funkcji, czyli matowienia, krycia i tak dalej. Przy okazji właśnie postanowiłam wyciągnąć sobie dla próby znowu ten podkład. Więc mówię, dam Ci jeszcze jedną szansę i zobaczymy, czy się sprawdzisz. I wiecie co, powiem Wam, w połączeniu z kremem z taupy, z kremem rewitalizującym, takim wiecie, na dzień, nawilżającym, który już u mnie nadaje się do projektu Demko, ponieważ się kończy, to ten podkład w zestawieniu właśnie z tym kremem okazał się być po prostu cudowny. I słuchajcie, ja go teraz mam na twarzy, nie wiem jak wy to oceniacie w kamerze, ale ja też wrzuciłam dzisiaj właśnie zdjęcie mojego makijażu. Wrzuciłam te zdjęcie na Facebooka i powiem Wam, że spotkało się to zdjęcie makijażu z bardzo dobrym odbiorem, właśnie głównie z uwagi na to, że dużo osób zwróciło uwagę na rozświetlenie twarzy. I wiele osób, jak usłyszało, że jest to Dermacol, to się zdziwiło, dlatego że właśnie każdy w zasadzie, kto miał do czynienia z Dermacolem, miał wrażenie, podobne jak ja miałam pierwotnie wrażenie, czyli że daje efekt takiej szpachli. Ale okazuje się, że proszę bardzo, tadam, możecie zauważyć, że nie. Jednak jak się go odpowiednio zastosuje, jak się go odpowiednio skomponuje jeszcze z innym specyfikiem, akurat w moim przypadku jest to krem właśnie nawilżającym, to okazuje się, że produkt ten może być całkiem super, więc ja aktualnie się z powrotem pragnę polubić z Dermacolem i zwracam mu honor i naprawdę mogę Wam polecić, ale tylko i wyłącznie w zastosowaniu właśnie z kremem nawilżającym. Sam w sobie Dermacol absolutnie odpada, przynajmniej u mnie. Kolejnym produktem, który okazał się być dla mnie produktem wow, jeżeli chodzi o moje odkrycia kosmetyczne, to eyeliner żelowy z Maybelline, który właśnie dzisiaj mi upadł i jego piękny słoiczek się rozbił. Także niestety bardzo mi przykro, że się rozbił, bo jest naprawdę śliczny. Teraz możecie zresztą zobaczyć. Ten produkt jest u mnie super, dlatego że ma piękną konsystencję, dlatego że ma przy okazji super pędzelek, który tak naprawdę idealnie nadaje się do tego, żeby go nakładać, tak naprawdę bez użycia Duraliner z Inglota. Więc sam w sobie ma konsystencję dość taką kremową. Dla osób, które dopiero zaczynają z makijażem i które gdzieś tam dopiero są na etapie ćwiczenia kreski, to naprawdę ten produkt może się okazać po prostu super przełomem.
i super ułatwieniem. Więc jeżeli poszukiwałyście produktu, który będzie trwały, a jednocześnie będzie się go miło, przyjemnie nakładało i nie będzie po prostu Wam sprawiał bólu przy nakładaniu pędzelkiem, to właśnie mogę Wam polecić serdecznie ten właśnie super eyeliner żelowy z Maybelline. Eyeliner ten przychodzi do nas w takim oto opakowaniu. Ja akurat mam kolor 01 Intense Black i po prostu ten kolor jest totalnie wymiatający. Zostawia efekt takiego matowej czerni bez połysku i jest to naprawdę coś pięknego. Wygląda to super, prezentuje się bardzo elegancko i naprawdę serdecznie Wam go polecam. Ja akurat zakupiłam go na stronie bestmakeup.pl i zapłaciłam za niego razem z przesyłką około 33 zł, więc uważam, że jak na to, na ile ten produkt będzie starczał na pewno na mega długo, dlatego że jest mega wydajny i nie trzeba go naprawdę wiele nakładać na pędzelek, żeby zaaplikować go na powiekę, to naprawdę za tą cenę i za tą wydajność serdecznie mogę go polecić. I to już by było na tyle. Mam nadzieję, że krótkie podsumowanie kosmetyczne mojego stycznia Wam się spodobało. Koniecznie dajcie mi znać, czy miałyście do czynienia z którymiś produktami, które ja Wam już zaprezentowałam przed chwileczką. I koniecznie dajcie znać, co na Was wywarło wrażenie w styczniu, bo jestem ciekawa, być może akurat będzie to coś, co chętnie również wytestuję. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, to zachęcam do klikania kciuków w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a jesteście teraz pierwszy raz i pierwszy raz oglądacie mnie, to zachęcam Was serdecznie do subskrybowania, jeżeli chcecie być na bieżąco. I co? Już dziś dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Pa!